Pani Iwono, czy jest satysfakcja, że dzisiaj pożegnaliśmy Krzysztofa Rutkowskiego, pomimo, że no jednak jest ten progres, dzisiaj nie jedynka, a dwójka? Uważam, że bardzo szkoda tak naprawdę. Nawet nie spodziewaliśmy się tego, ponieważ uważam, że jednak był taką osobowością, która ubarwiała nam odcinki. Szkoda, że tylko dwa tak naprawdę. Specyficzny człowiek i ja myślę, że my lubimy takich ludzi troszkę innych, także rzeczywiście w jury tak nawet zdziwienie zapadło, że odpadł, no ale taki jest program, takie są koleje nosu, że rzeczywiście ta odpadnięta nigdy nie jest wiadoma. A czy na przykład no fakt, że pomiędzy państwem doszło odrobinę do być może takiej nie do końca ciekawej sytuacji, bo tutaj Krzysztof też wplótł pewne rzeczy prywatne, był dla pani zaskoczeniem? Znaczy powiem szczerze, ja już na ten temat naprawdę się nie chcę wypowiadać, ponieważ musiałabym powtórzyć dokładnie to samo, że ja w tym programie jestem po to, żeby oceniać taniec i niczym innym więcej się nie zajmuję. Było jak było, powiedział co chciał powiedzieć i tak ja chyba to zostawiam. Naprawdę już rzeczywiście bez komentarza, ponieważ od wielu lat jestem w tym programie i oczywiście ocena tańca nie jest do końca obiektywna. Taniec w ogóle nie jest, ocena tańca nie może być do końca obiektywna, jest subiektywna, ale całe swoje życie staram się być jak najbardziej w tym wszystkim obiektywną i nie sugerować żadnym życiem prywatnym nikogo. Zresztą tak mówiąc szczerze, połowy życiorysów tutaj ludzi nie znam, więc tym się nie sugeruję. No i tyle tylko, nic tu więcej dodać niż ująć. Czy była pani dumna, gdy pani mąż wstawił się za panią? Oczywiście, że tak. No, mąż mnie zna najlepiej, wie jaka jestem, więc wcale się nie dziwię, że stanął w mojej obronie, ponieważ wie, że jestem osobą, mam nadzieję, dosyć uczciwą, normalną. No to jego wstawiennictwo za mną sprawiło mi bardzo dużo przyjemności, ale też dlatego, że wiem, że ja nic złego nie zrobiłam.